Do finału przystąpiło 15 uczestników, 10 wybrało jury, to Julia Nikola Czubak, Anna Kurys, Gracjan Rychlicki, Karol Łęcki, Amelia Terchalska, Brian Sosnowski, Julia Wierzgała, Katarzyna Hałdaś, Amelia Kiełbasa oraz Sandra Wesołowska. 5 otrzymało dzikie karty, trio Arabeska, Aleksandra Fedorowicz, Zofia Dusza, zespół Domisolki oraz Kinga Dąbrowa. Uczestników oceniało jury w składzie przewodnicząca Milena Majewska, Dawid Ruszczyk, Waldemar Trelka, Julia Ziętek, Oliwia Lucedarska, Szymon Wydra oraz Wojciech Owczarek. Cała idea projektu to, żeby wspierać młode talenty, nie tylko młode zresztą, ale żeby wspierać tych, którzy mają coś fajnego do zaoferowania. Na co dzień uczę, na co dzień mam styczność właśnie z tą utalentowaną młodzieżą i nie boję się tego słowa użyć, że są utalentowani. Powinniśmy się czuć dumni, że właśnie mamy tak umuzykalnioną młodzież. Dla uczestników przygotowano nagrody. Były wyróżnienia finansowe, elektryczna hulajnoga, vouchery oraz zestawy upominków. Mazowsze bardzo chętnie zawsze wspiera takie inicjatywy, zwłaszcza jeżeli chodzi o tak duże talenty jak nasze radomskie dzieciaczki. Dzięki takim wspaniałym galom i finałom jak dzisiaj możemy pokazywać te nasze piękne, jeszcze nierozwinięte kwiaty, ale kwiaty, które jestem przekonany będą dostrzeżone w kraju. Oczywiście nie każdy wygra, nie wszyscy będą zwycięzcami, ale nie to jest najważniejsze. Ważny jest udział, ważna jest zabawa, ważna jest integracja. Ostatecznie jury zdecydowało, że najlepsza w tej edycji okazała się Julia Nikola Czubak, która wykonała utwór Adele Easy On Me. Bardzo fenomenalnie, bardzo się cieszę, że miałam taką szansę i po prostu dziękuję. Co mogłaby Ci życzyć na przykład za rok kolejnym wykonawcom? Żeby się po prostu nie stresowali, żeby to zaśpiewali, może inaczej, żeby wyrzucili ten stres z siebie i go tak jakby odstawili i powiedzieli, że teraz jest ich scena na te 5 minut i że po prostu tego stresu nie ma. Na drugim miejscu pasowała się Anna Kurys, a na trzecim trio Arabeska. Czuję się świetnie, bo myślałam naprawdę, że już totalnie nic mnie tutaj nie czeka, bo tam troszkę mi nie poszło. Byłam załamana cały ten czas, a tutaj teraz taka niespodzianka, no i bardzo się cieszę. Jak się czujecie? Jak wasze emocje? Wspaniale! No było naprawdę bardzo fajnie. I jesteśmy bardzo szczęśliwe. Wręczono również nagrody specjalne. Zaproszenie na nagranie utworu oraz teledysku powędrowało do Sandry Wesołowskiej, Gracjana Rychlickiego i Katarzyny Hałdaś. Na sesję fotograficzną zaproszenie otrzymali dwaj chłopcy z zespołu Domisolki. Nagroda specjalna od Waldemara Treki, starosty radomskiego, powędrowała do Amelii Terchalskiej. Nagrodę publiczności zdobył zespół Domisolki. W czasie finałowej gali nie zabrakło występów zaproszonych gości. Na scenie zaprezentowali się zawodnicy Centrum Szkolenia Zapaśniczego Olimpijczyk Radom. O repertuar muzyczny zadbała Nikola Niki-Zielińska, a o sferę taneczną zespoły Arabeska i Etiuda z Młodzieżowego Domu Kultury imienia Heleny Stadnickiej w Radomiu.